Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dzisiaj zapukamy do firmy TechDrop, która zajmuje się dropshippingiem. Pukamy do środka. Cześć. Dzień dobry. TechDrop. Dobrze trafiłem? Dobrze trafiłem. Jestem umówiony na spotkanie z Tomkiem. Z Tomkiem? Pan zapraszam. To Jezu, jak to fajnie macie. Tu konsolka, tutaj biuro. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Robert. Cześć. Chodzę do ciebie, patrzę, a tu sztab ludzi. Myślałem, że sam siedzisz przy komputerze. My jesteśmy dużą firmą, mamy nie dużo osób, ale wy możecie pracować bezpośrednio sprzed komputera i nie potrzebujecie żadnego sztabu do tego, żeby mieć swój sklep. Co to jest dropshipping, jak to działa i tak dalej, tego wszystkiego. Pogadajmy. Dowiemy się na tej kanapie. Bardzo ciekawa rzecz na początek. W ogóle co to jest ten dropshipping? To jest pojęcie, definicja ogólnie przyjęta już, każdy słyszał o tym, TikToki wszystkie, YouTube wszystkie, ale co to tak naprawdę jest z definicji? W największym uproszczeniu to jest sprzedawanie rzeczy, których nie posiadasz. Okay. Czyli gdzieś tam, nieważne gdzie, nie interesuje cię to, jest jakiś produkt, ty dostajesz wszystkie informacje o nim i sprzedajesz go w swoim sklepie internetowym, a kiedy ktoś go kupuje, to tamto miejsce wysyła paczkę bezpośrednio do twojego klienta, czyli ty nie musisz mieć żadnego towaru, żeby móc go sprzedawać. Możesz sprzedawać miliony przeróżnych produktów, nigdy ich nie widząc na oczy. Nieważne gdzie będziesz, bierzesz ze sobą laptopa i twój biznes jest wszędzie tam, gdzie ty. Okay. Dla przykładu, jeżeli dzisiaj postanowiłbyś założyć swój sklep w dropshippingu, w TechDropie, to zakładasz konto, ktoś od nas dzwoni do ciebie i zaprasza cię na warsztaty, dostajesz od nas materiały szkoleniowe, dostajesz przede wszystkim gotowy sklep, który posiada produkty, które się będą najlepiej sprzedawały w danym momencie i tak na dobrą sprawę, jeśli podłączysz dzisiaj bramkę płatności, to jutro możesz zaczynać sprzedawać. I nieważne, gdzie będziesz, nikogo to nie interesuje. Twoi klienci nie przyjeżdżają do ciebie do domu odebrać tej paczki, okay, tylko ty jesteś, gdzie jesteś, a twój biznes jest w internecie, całkowicie w internecie. To jest mega, mega dobry patent i przyszłościowy. Ja bardzo też dużo słyszałem o tym, że e-commerce, ale zarówno dropshipping, to jest przyszłość. Ile w tym prawdy? No, musisz spojrzeć na to, że zawody się profesjonalizują i część biznesu będzie szła w kierunku logistyki, czyli zapewnienia dostawy tych produktów, a część będzie szła w kierunku marketingu i sprzedaży. Czyli ty jako właściciel sklepu w dropshippingu jesteś specjalistą od marketingu i sprzedaży. Nic innego ci nie interesuje, bo TechDrop daje ci takie możliwości, że technologia jakby jest totalnie ci nie bliska, bo my się tym zajmujemy pod spodem, to wszystko samo działa. Ty się zajmujesz tym, żeby klienci kupowali w twoim sklepie. Koniec. Gdzie będziesz i co będziesz robił, to jest nieważne. Masz być specjalistą w dobrej prezentacji produktu i w dotarciu do twoich klientów. To jest twoja robota. Okej, ale to tak ładnie brzmi, a jak to w praktyce wygląda? Załóżmy, że dzisiaj zakładam konto na TechDrop. I co dalej się dzieje? To znaczy, to fajnie, że od jutra zarabiam i tak dalej, ale jakie to są kroki? Jakieś opłaty? Jak to dokładnie działa? Możesz, jakieś szkolenie muszę mieć, czy cokolwiek? Do TechDropa możesz dołączyć od 49 zł miesięcznie. W tym dostajesz gotowy sklep, w tym dostajesz szkolenie, w tym dostajesz dostęp do warsztatów. Więc jedyną rzeczą, która może cię powstrzymać od tego, żeby jutro zacząć sprzedawać, to to, że po drodze się zatrzymasz. No bo musisz parę rzeczy w twoim sklepie zrobić. To jest robota na 3-4 godziny. Jeżeli zrobisz to dzisiaj, to jutro twój sklep jest gotowy do sprzedaży. Brzmi to pięknie do momentu, w którym ty chcesz to robić, bo w TechDropie jest dużo osób, które założyły konto i myślały, że wydarzą się cuda. No, cuda się nie wydarzą, jeżeli ty im nie pomożesz i nie wykonasz tej podstawowej roboty, którą masz, żeby twój sklep zaczął działać. Jakiego rodzaju sklep mogę założyć? Jak to wygląda? To znaczy, jestem człowiekiem, który nie ma konkretnego biznesu w głowie, ale chcę sobie dorobić czy zarobić w perspektywie czasu, traktować taką stałą pracę. O jakie typu produkty czy biznesy chodzi? Bardzo dobrze, że pytasz o produkty, dlatego że dzisiaj prawdopodobnie nie będziesz wiedział, jakie produkty sprzedawać, bo to my jesteśmy specjalistami w tym, żeby powiedzieć ci, co dzisiaj się dobrze sprzedaje. Czyli mamy cały dział, który analizuje produkty, które mają obecnie dobry trend, i podsuwamy ci te produkty do tego, żebyś ty się nimi zajmował. Wchodzisz w odpowiednią zakładkę i widzisz codziennie nowe propozycje produktów, które teraz mają największą szansę się sprzedawać. Okej, czyli wy jesteście taką firmą, która
ma w sumie aż za dużo rzeczy, które można sprzedawać, tylko szukacie ludzi, z którymi możecie współpracować. Czy ja to dobrze rozumiem? No, na tym to polega, że ty się zajmujesz, jak już dostaniesz ten konkretny produkt, to ty, mówiąc takim moim językiem kolokwialnie, musisz go wypieścić. Musisz przygotować do niego super opis. Najlepiej jakbyś w ogóle jeszcze zrobił dla niego jakiś, w twoim wypadku, materiał wideo, żebyś zajął się tak maksymalnie tą stroną wizualną tego produktu. I to tyle de facto. No i oczywiście przyprowadzenie klienta, ale nie, my ci mówimy, który produkt możesz wybrać, a to ty go pielęgnujesz, no i dodajesz jakby tej swojej kreatywności, no bo wiesz, żeby też nie było, że tu nagle tylko dodasz do sklepu i znowu już będzie sprzedaż, to nie o to chodzi. Ty musisz sprawić, żeby ten produkt wzbudzał pożądanie. Możesz telefon zareklamować jako prostokąt, a możesz też telefon zareklamować jako coś, co pozwala ci robić to, to i to, i to, i to. Więc twoim zadaniem w tym wypadku największym jest przedstawić zalety tego produktu, wzbudzić pożądanie w odbiorcach, do których będziesz je reklamował, i masz sprzedaż. Rozumiem, a jakbym chciał jeszcze zrozumieć, jaka jest wasza korzyść z tego wszystkiego, to jest tylko i wyłącznie ta opłata wstępna od 409 zł, czy macie też prowizję? Na jakiej podstawie wy działacie? Dlaczego mam do was akurat przyjść? To bardziej o to mi chodzi. Nie pobieramy żadnego procenta od twojej sprzedaży. Jedyną opłatą są opłaty abonamentowe, które nam płacisz, a nam zależy na tym, żebyś był z nami jak najdłużej. Bo jeżeli twój sklep dzisiaj zacznie sprzedawać, to prawdopodobnie zostaniesz z nami na długie lata. I to jest nasza inwestycja w ciebie, żebyś za kolejne miesiące, a mam nadzieję kolejne lata, też dalej płacił nam abonament. Nie ma niczego poza abonamentem i płatnościami za dodatkowe funkcjonalności, które możesz mieć, ale nie musisz mieć. Jak już twój sklep będzie działał i będziesz chciał zwiększać konwersję, zwiększać jego skuteczność, będziesz mógł dokupować od nas do kolejne dodatki, ale nie musisz tego robić. Okej, okay, czyli de facto taki czynsz wam po prostu opłacam za to, żeby tak jak z mieszkaniem mieszkać, to tak jak z firmą, żeby rozwijać się dalej. No w czynszu raczej nie masz sprzątania, a w pewien sposób u nas sprzątanie jest, bo nie martwisz okay, się. Rozumiem całkowicie. Nie martwisz się o to, czy twój sklep działa, czy twój sklep jest w najnowszych standardach, no bo tym wszystkim zajmujemy się my, także no to jest dużo więcej niż czynsz, bo my jakby wiesz, mówiąc wprost, mamy najważniejsze zadanie w tym, żebyś jak najdłużej był naszym użytkownikiem i płacił nam abonament. No to jest korzyść z dwóch stron. Ty sprzedajesz i dlatego płacisz nam abonament. No dobra, ale cała prawda, Tomek, jak to wygląda? Są na pewno ciemne strony. Nie każdy zarabia 1 000 000 zł miesięcznie u was. Nie ma czegoś takiego, że każdy jest gotowy na ten sukces i odniesie ten sukces. Jestem tego pewny, też poza kamerami o tym rozmawialiśmy, ale w zasadzie rozwiniemy temat, jak to dokładnie wygląda z tej perspektywy ogólnej tak. Wszystkich ciemna, waszych klientów. Ciemna strona to jest tak naprawdę nasz charakter jako człowieka, który mówi, dobra, jutro, za tydzień się za to wezmę, może w weekend. I to, co my obserwujemy i z czym też staramy się w pewien sposób walczyć, to właśnie ta prokrastynacja, która ci mówi, dobra, nie teraz, zajmę się tym później, a trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jeżeli wchodzisz w temat, to idź z nim i rób kolejne rzeczy. No i bądź co bądź, jest dużo osób, które do nas przychodzą, zakładają konto, zalogują się raz, zalogują się drugi raz i znikają. No, w ten sposób się nie uda i tą ciemną stroną jest tak naprawdę nasz charakter i nasza, tak ogólnie mówiąc, motywacja do działania. Więc to, co my z tym robimy, to przede wszystkim staramy się dzwonić do naszych klientów, kiedy widzimy, że wykazują takie zaniechanie, czyli przez jakiś czas się nie logowali, przez jakiś czas nie robili materiałów szkoleniowych, przez jakiś czas nie umówili się na warsztaty i my dzwonimy tak trochę po koleżeńsku, po ludzku, pytamy się, czy możemy ci w czymś pomóc, czemu utknąłeś, czemu nie idziesz dalej. I właśnie nie wiedziałem, że taką rolę będziemy pełnić, ale coraz bardziej pełnimy rolę motywatora, rolę takiego popychacza do tych takich podstaw przedsiębiorczości, które nasi użytkownicy muszą zacząć w sobie wykazywać do odpowiedzialności za swój biznes, bo to brzmi tak bajecznie łatwo i jest w tym dużo prawdy, bo to jest łatwe, ale najtrudniejszy zawsze jest ten kontakt samemu ze sobą, kiedy musisz sobie powiedzieć, że okej, teraz przysiądę, ja tego jeszcze wszystkiego nie rozumiem, chcę się tego nauczyć, chcę się tego dowiedzieć, chcę do nich się odezwać, chcę przyjść na warsztat. Ta twoja mobilizacja. I jak pytałeś o ciemne strony, to najciemniejszą stroną jest to, że
na ogół jesteśmy leniwi. Ja też jestem w wielu rzeczach życiowych leniwy i je odkładam na później. Tak samo jest z naszymi użytkownikami. Dobra, załóżmy, Tomek, że ja mi się udaje, zarabiam te kilka tysięcy miesięcznie, ale namówiłem kolegę, który jest leniem i po miesiącu czy dwóch chce zrezygnować. Czy ja mogę bardzo łatwo zrezygnować z tego, nie płacić tego? Wchodzisz w cennik i masz do wyboru 49, najniższy pakiet, 99, ten, który zdecydowanie polecam, bo jest tam więcej naszej pomocy, i pakiet za 199, który nie jest Ci potrzebny na początku, nie bierz go od razu. Okay. I czyli można też rozszerzać te pakiety w trakcie. Zdecydowanie ja zachęcam do pakietu za 99, ponieważ on daje Ci najszersze możliwości, ale jeżeli chcesz tylko totalnie spróbować, 49 też jest ok. Załóżmy, ale że wybrałem ten pakiet i chcę za 2 miesiące zrezygnować. Nie ma sprawy, po prostu dajesz nam znać, że chcesz zrezygnować, i od momentu, w którym powiedzieli, że rezygnujesz, nie naliczymy Ci żadnej kolejnej opłaty. Po prostu, nie chcesz, to nie, chociaż zapytamy się Ciebie, dlaczego nie chcesz, i zdarzają się takie sytuacje, bo dzwonimy do osób, które mówią, że nie chcą, i wtedy udaje się nagle rozwiązać problem, który powodował, że chciałeś zrezygnować, bo na czymś utknąłeś, bo miałeś z czym problem. No bo chcesz zrezygnować dlaczego? Dlatego, że nie udało Ci się robić kasy na tym sklepie. Osiągnąć tego, co chciałeś. Więc dokładnie. Dlatego my się zapytamy, gdzie utknąłeś? W czym Ci możemy pomóc? Jeżeli powiesz, nie, ja nie chcę mieć z tym sklepem nic wspólnego, kończymy, ale być może uda się znaleźć powód, dla którego Ty utknąłeś, i jednak pójdziesz dalej, no bo na tym nam wszystkim zależy. Tomek, wydaje mi się, że ja teraz już wszystko wiem. Wystarczy teraz założyć konto, idę do kompa. Wstawaj! A tak totalnie podsumowując cały materiał, w międzyczasie powiem Wam, że Wy oczywiście macie w opisie link do TakeDropa i możecie założyć konto, dowiedzieć się więcej informacji i działać. A Ciebie spytam o Twoją historię, bo poza kamerami też mówiłeś mi o tym, że Twoje początki sięgają ponad dekady. No właśnie, jak teraz trochę zażartowaliśmy, że wstajesz, idziesz do kompa, zakładasz konto i masz, ale to wszystko. Nie, no to de facto tak jest, to tak działa. No tak to działa, tylko żeby tak to działało, to my musieliśmy przez ostatnie 12 lat przechodzić przez bardzo trudną drogę, żebyśmy odsunęli wszystkie kłody, które leżały na drodze, które my musieliśmy staranować, żebyśmy zbudowali taką technologię, taki model, takie materiały szkoleniowe, taką wiedzę w biurze, bo przecież tam są ludzie, którzy Wam pomagają, żeby to było dla Ciebie jednym kliknięciem, to pod spodem widać, że Ci się wydarzyło, ale jakby wiesz, dla Ciebie to nie jest najważniejsze. Ty masz dostać od nas tą jakość, którą Ci obiecujemy, ale jak pytasz o moją historię, no to ja też kiedyś byłem w tym miejscu, w którym potencjalnie jesteście Wy, czyli pomyślałem sobie, żeby zacząć coś sprzedawać, żeby mieć realny wpływ na to, co wpada na moje konto, i jak byłem na studiach, no to nie do końca to było to, co mnie jarało, żeby tylko słuchać. A na jakich studiach byłeś? Marketing i zarządzanie. Okej. Okay. I nie do końca to mnie fascynowało, więc zacząłem próbować coś na własną rękę, i pamiętam naprawdę bardzo dobrze ten moment, kiedy znajomy podesłał mi linka do portalu dhgate.com. Tak po prostu, że zobacz, tam są ciekawe rzeczy. I ja wtedy wszedłem na ten portal i od razu mój zmysł przedsiębiorcy, bo zawsze lubiłem kupić taniej, drożej i sprzedać, podpowiedział mi, ok, super ceny, sprawdzę, ile to kosztuje na Allegro. I kosztowało to ileś tam, na Allegro było dużo droższe, więc od razu, nawet nie wiedząc, że jest coś takiego jak dropshipping, stwierdziłem, że ok, wystawię teraz na Allegro ten produkt, wezmę sobie zdjęcie, wezmę sobie opis, przygotuję całą aukcję, a jak ktoś ode mnie kupi, no to jaki problem? Ja kupię to tam i podam adres mojego klienta, który kupił to ode mnie na Allegro. I tak właśnie jakby nie wiedziałem, że to jest dropshipping, ale to jest właśnie dropshipping. I pamiętam ten moment, jak zaczęły wpadać pierwsze zamówienie, drugie zamówienie, trzecie zamówienie. Wiesz, jaka to jest ekscytacja, jak w ogóle przed chwilą jeszcze nie było niczego, a tu już nagle jest w pewien sposób działający biznes, w którym ktoś od Ciebie kupuje. Ja życzę każdemu, żeby poczuł te emocje, kiedy ktoś wchodzi do Twojego sklepu, kiedy ktoś przelewa Tobie pieniądze na konto, kiedy Ty widzisz, że w ogóle ktoś nagle gdzieś z internetu kupił u Ciebie w sklepie. To jest świetna naprawdę dawka emocji. Ja nie musiałem pić żadnych energetyków ani kaw, bo to dawało takiego fajnego strzała.
masz jedno zamówienie, masz drugie zamówienie, chcesz mieć więcej, pracujesz więcej, dodajesz kolejne produkty. Nie było takiej technologii jak TakeDrop, nie było żadnych platform, które były przygotowane do dropshippingu. Nawet jak będziesz chciał, mogę ci pokazać takie jedno zdjęcie, gdzie mam taką instrukcję na całą kartkę A4, co mam zrobić, żeby zaktualizować ceny produktów w sklepie. Tam było 12 kroków, musiałem wchodzić do bazy danych, musiałem robić specjalne Excele, generować CSV-ki, żeby to wszystko się przeliczyło, to co dzisiaj się robi w tle w TakeDropie. To jako jedna z wielu rzeczy, które trzeba było zrobić, żeby to w ogóle mogło działać. I ja pamiętam, że dla mnie nie było nigdy problemu, tylko zawsze było wyzwanie. I też polecam wszystkim, którzy chcą coś osiągnąć i do czegoś dojść, żeby nie szukać problemów, tylko szukać rozwiązań na te ewentualne rzeczy, które po drodze będą stały, właśnie jak te kłody, choć wiele z nich już w TakeDropie odsunęliśmy. No ale jeszcze wracając do mojej historii, najpierw Allegro. Na Allegro zostałem zbanowany, ponieważ im się to nie spodobało. Tak jak ja na Uberze 25 razy, podjeżdżając cudzym autem. No na przykład. Potem pierwszy własny sklep, potem zleciłem to jakiejś agencji, która ten sklep przygotowywała. Potem zaczęliśmy sprzedawać coraz więcej, więc zaczęło nas być stać na programistę. Od jednego programisty do 5 programistów, budowa własnej platformy, wypuszczenie platformy dla pierwszych użytkowników. Myśleliśmy, że już wtedy TakeDrop działa. TakeDrop te 3 lata temu nie działa. Musieliśmy wiele rzeczy jeszcze poprawić i jakby cała ta droga, którą ja jako Tomek Niedźwiecki, ale też jako TakeDrop przechodziłem, dzisiaj jest tak naprawdę odzwierciedlona w tym, że wchodzisz na ekran rejestracji, zakładasz konto i to masz. I ty się nie musisz martwić tym, ile rzeczy dzieje się pod spodem, ile rzeczy my musieliśmy przemyśleć i przygotować, tylko to mi ma być dużo wygodniej niż mi. I gdybym ja miał kiedyś, kiedy zaczynałem taką pomoc, jaką dzisiaj jest TakeDrop, to byłbym bardzo wdzięczny, bo miałbym troszeczkę mniej nieprzespanych nocy i trochę mniej potu, łez i krwi, które trzeba było przelać, żeby do tego dojść. I zachęcam wszystkich, żeby sprawdzili się jako przedsiębiorca, jako ktoś, kto panuje nad swoim losem, ktoś, kto bierze sprawy w swoje ręce, korzysta z mega ułatwienia, które dla niego przygotowaliśmy, ale ma w sobie tą radość stworzenia, tą radość z władzy nad tą sytuacją, a efekty w postaci pierwszych, drugich, piątych, dziesiątych zamówień będą naprawdę wynagradzały ten początkowy trud, który trzeba włożyć, a potem, co też niejednokrotnie widzimy w TakeDropie, może się okazać, że wasza praca na etacie już nie jest wcale tak atrakcyjna i przechodzicie na pełne zaangażowanie w TakeDropie, choć na początek nigdy tego nie polecam. Praca na etacie, godzina, dwie po pracy, ze spokojem możesz to zrobić. Wiesz, co mnie najbardziej, Tomek, przekonuje do tego? Kasa i tak dalej to fajnie, ale ja nic nie ryzykuję. To jest marginalny koszt tego, że ja wydam te kilkadziesiąt złotych i mogę to spróbować, ale przede wszystkim najbardziej mnie przekonuje to, że ja kiedyś miałem 18-19 lat i żadnej firmy za sobą, nie miałem doświadczenia w prowadzeniu swojego biznesu, a z wami w zasadzie każdy może to zrobić. Nie każdy osiąga wielki sukces, nie każdy zarabia ogromne pieniądze. Ale doświadczenie zostaje. Ale doświadczenie zostaje i nawet jeżeli poświęcisz 2, 3, 4 tygodnie, zapoznasz się z materiałami, przyjdziesz na warsztaty, pogrzebiesz w TakeDropie, zrobisz kampanie reklamowe, dowiesz się, jak to funkcjonuje, to nie jest stracony czas. To jest czas, który poświęciłeś na edukację siebie, na rozwój siebie. E-commerce jest branżą przyszłości. Być może to, czego nauczyłeś się teraz, będzie ci potrzebne za pół roku czy za rok. Może będziesz zmieniał pracę, pójdziesz na rozmowę kwalifikacyjną i powiesz, a nie, to ja wiem, bo ja już jakby nie, też tego próbowałem. To nie tylko jest biznes, ale to trochę jest taka gra strategiczna, w której wchodzisz, tworzysz pewnego rodzaju swoją postać, tak, i bawisz się tym. Czasami są z tego większe pieniądze, czasami trochę mniejsze, ale zawsze to jest ten proces twórczy, który nie dość, że rozwija ciebie, daje ci kasę, to jeszcze pozwala ci mieć fun, po prostu fun z tego, że to robisz. Jest masa pytań, które na pewno wy również macie, dlatego odsyłam jeszcze raz do linku w opisie,
Tam macie link do Take Dropa. A ja naprawdę słowem końca, słuchajcie, nic nie jest lepszą inwestycją jak inwestowanie w siebie. I to jest po części bardzo mocna definicja inwestowania w siebie, bo nawet jeśli nie, to macie swoje doświadczenie, a znaczna część osób zarabia z tego pieniądze. Mniejsze czy większe, to zależy tylko od siebie samego w zasadzie i ja totalnie to rozumiem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Rozmowa jest ważna, ale jeszcze ważniejsze jest działanie, więc podejmijcie krok, sprawdźcie się jako właściciele sklepu internetowego, zobaczcie, że to jest tak proste, jak Wam powiedzieliśmy i do zobaczenia w Take Dropie. Do zobaczenia, subskrybujcie program High Five, link macie do Take Dropa w opisie, korzystajcie, na zdrówko, cześć!